Cześć! Podczas nagrań materiału wideo do kursu online Jak łączyć kolory, a dokładnie podczas części makijażowej postanowiłam, że ten materiał jest na tyle wartościowy, że chcę podzielić się nim z szerszym gronem. Dlatego też udostępniam go na fanpage'u, dlatego też udostępniam go na YouTubie, no i oczywiście jest jako część kursu online. A dokładnie to temat i odpowiedź na pytanie, jak dobrać rodzaj czerwieni do swojego typu urody. Do typu urody, tutaj mały wstęp dla osób, które nie wiedzą jeszcze, że dla mnie typ urody to oznacza jeden z 12 typów urody. Można go poznać poprzez przeczytanie książki Ubierz się w kolor, tajniki analizy kolorystycznej, ale też zapraszam do materiałów, które już są na moim blogu właśnie w tym zakresie. I jeżeli chodzi o dobór czerwieni pomadki, mam dzisiaj tutaj, ja nie będę się malowała, nie będę pokazywała żadnych fizycznych pomadek, ale mam przygotowany taki tutaj wachlarzyk kolorystyczny, który ma w sobie oczywiście różne odcienie, ale też między innymi właśnie odcienie czerwieni. I na tej podstawie będę chciała pokazać, co mam na myśli, mówiąc różne odcienie czerwieni. Ale zanim taka, no powiedzmy prawie teoria, to kilka słów na temat tego, jakie czerwienie w ogóle mogą być. Wszystkie osoby, które są w trakcie tego kursu online albo będą w trakcie tego kursu online, będą już wiedziały, jakie są trzy najważniejsze słowa, jeżeli chodzi o kolory, a mianowicie to odcień, walor i chromatyczność. Wszystkie osoby, które przeczytały książkę Ubierz się w kolor, również z tymi atrybutami koloru się zapoznały. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę mamy różne czerwienie. Nie ma obiektywnie jednego koloru, który jest czerwony. Oczywiście jest jeden reprezentant, który jest czerwienią taką z koła kolorów, ale tak naprawdę my wiemy, że w prawdziwym życiu, kiedy pójdziemy do drogerii, no to tych czerwieni tam jest całe mnóstwo. I tutaj, jeżeli chodzi o czerwienie, to mogłabym powiedzieć, że możemy je opisać oczywiście słownie, że będziemy mieć czerwień arbuzową, malinową, koralową, jakąś ceglastą, przeróżne czerwienie możemy sobie wymienić. I tak naprawdę nawet producenci pomadek wymyślają przeróżne nazwy, które czasem nie zawsze mają wiele wspólnego z tym, jak ten kolor faktycznie wygląda, jeżeli chodzi o taki próbnik. I my też bardzo często nazywamy coś malinową czerwienią, a dla mnie malinowa czerwień to właściwie jest grupa kolorystyczna, a nie jeden konkretny kolor. Dlatego też nie będę ani konkretnie podawała żadnych pomadek, ponieważ ten materiał by się bardzo szybko dezaktualizował, ani nie będę mówiła o każdym odcieniu czerwieni, jaka ona będzie dla kogo, ponieważ wydaje mi się, że powiedzenie nazwy koloru to nie jest to samo, co jego pokazanie i wolałabym Wam na początek wytłumaczyć, a później pokazać, jakie materiały, jakie kolory, jakie wyznaczniki czerwień powinna mieć. Ponieważ tak naprawdę większości z nas, właściwie wszystkim z nas pasuje jakiś odcień czerwieni. I teraz jakie w ogóle możemy mieć czerwienie? Czerwienie możemy podzielić ze względu na te trzy atrybuty. Czyli oczywiście można powiedzieć, że będziemy mieć czerwienie, które będą czerwieniami ciepłymi i czerwienie, które będą czerwieniami chłodnymi. I tutaj na przykład będę miała taką pomadkę, którą na pewno nazwałabym ciepłą czerwienią. Nie będę jej nazywała nazwą, ale załóżmy, że tutaj chodzi o to, że ona jest ciepła. Ciepła, czyli ma w sobie wyraziste taką poświatę żółtą, ale też oczywiście mogłybyśmy znaleźć, i tutaj wezmę, żeby było porównanie tych kolorów, żeby było widać, co mam na myśli, będziemy mieć też chłodniejszą czerwień, tak? Mamy tę cieplejszą czerwień i mamy tutaj chłodniejszą czerwień i te dwa odcienie różni temperatura, ale nie tylko różni je temperatura, bo będzie też różnił je od siebie walor. Walor, czyli jasność albo ciemność. Wezmę sobie jeszcze inne, żeby nie cały czas tutaj się posługiwać jedną próbką czy dwoma próbkami. Jasny kolor kontra ciemny kolor. I teraz z jasną czerwienią to jest tak, że ona bardzo mocno przechodzi w róż. To znaczy, że jeżeli w ogóle róż to jasna czerwień. Tak naprawdę w teorii koloru to właśnie nie ma tak naprawdę na kole kolorów za wiele różu. Tam jest po prostu jaśniejsza czerwień, jeżeli już się pojawia, czyli rozbielona czerwień. No i tutaj można by było powiedzieć, że będziemy mieć jaśniejszą czerwień, taką,
która ma w sobie, można powiedzieć, że jest delikatnie jakby rozbielona od takiej prawdziwej czerwieni, no i czerwień, która będzie troszeczkę przyciemniona. I czerwienie to grupa kolorystyczna. To nie tylko to, że my mówimy, mamy na przykład tak jak mamy czerwień karmazynową, która jest czerwienią z naszej flagi. Tak? To jeżeli powiem karmazynowa, to to jest właśnie taki kolor, który pojawia się w fladze Polski. No to nie tylko taka jest czerwień. Czerwień to też bordo, czerwień to też rudość. Tak? I tutaj właśnie będziemy mieć do czynienia z kolejną cechą koloru, czyli z chromatycznością. I ja już tutaj sobie wyszukam jakąś wysokochromatyczną czerwień i niskochromatyczną czerwień. O proszę, tak, myślę, że tutaj będą dwa świetne przykłady. Oczywiście czerwień, żeby była bardzo czerwienią, musi być dosyć widoczna. Oczywiście te wszystkie rudawe czerwienie i może jeszcze tak, tą. Mam nadzieję, że będzie widać. Pokażę dwa, ponieważ nie jestem pewna, jak bardzo kamera wychwyci z daleka moje tutaj pokazywania. Więc mamy, o, jest jeden czerwony ostry. Cóż za tutaj, trzeba się napracować. Mamy tak, mamy czerwień, która jest czerwienią czystą, czyli taką wyrazistą, i dwie czerwienie, które są czerwieniami lekko zgaszonymi. Oczywiście nigdy, jeżeli zgasimy bardzo tę czerwień, to ona wręcz zamieni się w takie, o, brudne róże. Więc tutaj już nie będziemy aż tak bardzo wchodzić. Dalej chciałabym, żeby było to coś, co przypomina czerwień. Tutaj mam nadzieję, że bardzo dobrze widać tę różnicę. Czystość i zgaszenie. Czyli podsumowując, można by było powiedzieć, że czerwienie mamy albo ciepłe, albo chłodne. Mamy albo jasne, albo ciemne. I albo czyste, albo zgaszone. I teraz jak to się ma do nas, do naszej urody? Oczywiście, korzystając z tego przepisu, to należy też znać swój typ urody. Bardzo prosta sprawa. Jeżeli należysz do typów jasnych, czyli jesteś albo jasną wiosną, albo jasnym latem, to będziesz wybierała odcienie pomadki, które są jasne. Czyli właściwie można powiedzieć, że już będą taką czerwienią, która delikatnie wchodzi w róż. Wyciągnę sobie tutaj pięć jaśniejszych czerwieni. Tutaj nawet wchodzimy już delikatnie właśnie w róż, czyli można by było powiedzieć, że jeżeli jesteś jasnym latem, to będziesz miała jaśniejszą czerwień i tą właśnie wchodzącą w róż, a jeżeli jesteś jasną wiosną, to tutaj te bardziej takie odcienie, które gdzieś będą zahaczały o koralową czerwień, może nawet o pomidorową czerwień, czyli gdzieś tutaj jeszcze mogłabym dołożyć kolejne, o, do tej jasnej wiosny. Tutaj takie ostrzejsze troszeczkę kolory, które będą dalej jasne, świetliste, bo jesteś jasną wiosną, ale żeby one właśnie były cieplejsze, czyli takie, które będą troszeczkę przypominały nam o takich odcieniach truskawki, pomidora, koralu. Nie będą to takie typowo krwiste czerwienie. Te będą do innych typów urody. Także pamiętajmy, jeżeli naszą cechą jest jasność, czyli jasny walor, to też jasna pomadka powinna być. No i w przypadku jasnej wiosny te cieplejsze jasne czerwienie, a w przypadku chłodnego lata te chłodniejsze jasne czerwienie. Kolejna grupa to ta przeciwna, czyli ciemne typy urody, ciemny walor, i tutaj można by było powiedzieć, że mamy do czynienia z ciemną jesienią i z ciemną zimą. I oczywiście znowu ciemne odcienie pomadki, czyli można by było powiedzieć, że to będą właśnie tutaj, no, przykładowe trzy, pewnie znalazłabym jeszcze więcej, ale to wideo trwałoby wieki wtedy. Mamy trzy, tu mi się coś zaplątało, to schowam. Mamy trzy odcienie ciemnych czerwieni. I teraz znowu, ciemne jesienie będą wybierały te ciemne i takie bardziej wpadające w bordo, w kasztan, nawet może takie brązowawe trochę czerwienie. Albo właśnie takie głębokie, królewskie, takie krwiste czerwienie, takie mocno nasycone, nie rażące, tylko właśnie głębokie. A ciemna zima będzie wybierała te ciemne maliny, będzie te odcienie takie bardziej buraczkowe, takie, które gdzieś, no, nie będą już taką klasyczną czerwienią, tylko będą właśnie wpadały gdzieś może w taki róż. I kolejna cecha, kolejny atrybut koloru to temperatura. Chłodne typy urody, czyli chłodne lato, chłodna zima, będą wybierały te chłodniejsze czerwienie, czyli znowu te, które wchodzą w malinę, te, które wchodzą w
O, proszę, proszę, tu mamy kilka odcieni znowu wyszukanych, które mają, wchodzą bardziej w różowe czerwienie. O, tu mamy. I znowu chłodne lato będzie wybierało te delikatniejsze, trochę bardziej zgaszone. Natomiast chłodna zima, te ostrzejsze, takie malinowe, ciemniejsze. Ciepłe typy urody, czyli ciepła wiosna, ciepła jesień, ciepła, będą miały ciepłe odcienie czerwieni, czyli te, w których ta czerwień jest taka prawdziwa, albo nawet taka lekko pomarańczowawa. I ciepła wiosna będzie dobrze wyglądała w takiej cieplejszej, w cieplejszym odcieniu, jak na przykład pomidor, taka ostrzejsza, może oranżowa czerwień. Natomiast, czyli mniej więcej ten kolor, natomiast ciemna, przepraszam, ciepła jesień będzie wchodziła w te, które są nawet może takie rudawe, też brązowawe, ale nie są znowu tak bardzo ciemne jak w przypadku ciemnej jesieni, bo to jest, wiadomo, jesień, więc podobna kolorystyka, ale nie może być tak ciemno. I ostatnia grupa, czyli chromatyczność, zgaszone lato, zgaszona jesień będą wybierały te zgaszone, takie lekko przytłumione czerwienie. One nie mogą, nie będą zbyt ostre, nie będą w jakiś sposób takie no, dominujące nad urodą, raczej będą delikatnymi czerwieniami i uwaga, uwaga, tutaj muszę trochę pokombinować, żeby pokazać tylko to, co bym chciała. Mamy do czynienia z zgaszonymi i cieplejszymi, bo zgaszona jesień jest przecież zgaszona i ciepła. Mamy zgaszone i cieplejsze, czyli tutaj te dwa odcienie, a zgaszone i chłodniejsze mamy tutaj te odcienie. Czyli można by było powiedzieć, że zgaszone lato to jest typ urody, który tę czerwień będzie miał już tak naprawdę bardzo na skraju różu, bo nie dość, że jest zgaszone, czyli nie może być to ostra czerwień, taka żywa, prawdziwa, to jeszcze jest to lato, czyli raczej powinna być jaśniejsza. Tak? Zawsze patrzymy na atrybuty swojego typu urody. Każdy typ urody ma swoje atrybuty przyporządkowane do siebie i tam zaglądamy sobie, czy dana czerwień właśnie spełnia te kryteria naszego typu urody. No wiadomo, że jesień, przez to, że zgaszona jesień jest zgaszona, więc też nie może mieć bardzo takiej czystej, intensywnej pomadki, ale ta czerwień może być już cieplejsza i też może wchodzić w jakieś delikatne takie jarzębinowe, troszkę może ceglaste czerwienie. Tak jest stonowane, jesienne i ciepłe. No i przeciwieństwo zgaszonych typów urody, czyli czyste typy urody, to te, które mogą poszaleć z pomadkami takimi naprawdę bardzo, bardzo intensywnymi. I tutaj czysta wiosna może naprawdę poszaleć. O, proszę, proszę, mamy dla czystej czerwieni, może naprawdę mocno poszaleć z kolorem i takie kolory czerwieni, które się będą bardzo odcinały od jej skóry, która może być dosyć jasna, one będą bardzo wyraziste, czyli to będzie taka klasyczna królewska czerwień, to będzie właśnie karmazyn, to będą intensywne, żywe, jasne, bo czysta wiosna ma kolory czyste i jasne, natomiast czysta zima będzie tak naprawdę miała jako typ urody, moim zdaniem największą trudność z doborem czerwonej pomadki, ponieważ czysta zima bardzo mocno lubi róże, czyli będzie wchodziła bardzo w takie już, naprawdę taką bardzo, bardzo, bardzo żywą malinę. I gdybym miała tak powiedzieć, który z typów urody będzie najgorzej wyglądał w czerwieni, to wcale nie te delikatne, bo tą delikatną czerwień możemy bardzo mocno, jakby mamy duże spektrum pomadek w tym zakresie, ale może się okazać, że właśnie czysta zima, która oprócz tego, że jest czysta, czyli ta czerwień powinna być czysta, to jeszcze jest chłodna i tutaj z tym chłodem no zawsze będzie lepiej w tej różowej pomadce, czy w jakiejś fuksji, magencie, czymś takim bardziej wyrazistym. Także tyle, jeżeli chodzi o kolory pomadek. Widać, że tutaj jest bardzo dużo i jakichś cielistych, i różowych, no ale dzisiaj o czerwieni. Ja, korzystając z okazji, że mam tutaj Twoją uwagę, to chciałabym zaprosić Cię na transmisję na żywo, podczas której będę pogłębiała tematykę właśnie koloru. Link do tej transmisji na żywo, zaproszenie będzie pod naszym wideo. Będziemy rozmawiać o tym, jak rozpoznać temperaturę koloru. Już nie tylko w makijażu, ale też w stylizacji. Także zapraszam Cię, widzimy się 18 listopada o godzinie 19. Także do zobaczenia.